Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Metal Slug Anthology. Nadal kontynuacja naszego challenge'a, już nie pamiętam ile tam mieliśmy śmierci, chyba 40 równe? Chyba coś w tym stylu kontynuacji, ale mała synchronizacja pier. Lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. Dobła. Więc dzisiaj będziemy zaczynać Metal Slug 3 i mała informacja, otóż odcinki właściwie nie zależało mi, żeby było jakiekolwiek długie, krótkie czy coś, bo ja wiedziałem, że ta seria nie będzie najbardziej oglądaną serią na tym kanale. Ja wiedziałem, że na pewno mało osób się zaciekawi nią, ale jednak ktoś się zaciekawił. Sonic Warrior powiedział mi, że odcinki mogły być troszeczkę krótsze, bo są nie wiadomo jak długie i do tego się postaram zrobić. Postaram się ograniczyć do mniej więcej taki 20 minut na odcinek i po prostu tak będziemy robić, że 20 minut będziemy robić, zapisuję grę 20 albo pół godziny, o 20 albo pół godziny, wtedy to pół godziny, zapisuję grę i włączam nagrywanie. Ale dobra, zacznijmy grać i gadać. Boże, zacznijmy gadać. Boże, ja nawet nie chcę wiedzieć, jak to chciałem rozwinąć. No. Tym razem się nie zgliczy. Zgliczowało się, no cóż. Ale tak, ta gra została w 2000 roku wydana. Jak widzicie, bardzo znowu podobna jest do Metal Slug'a dwójki. Ale to jest tylko przez wybór postaci. Ale no, zaczynamy. Praktycznie no, fabuła nie odbiega w ogóle. I tak ludzie, dostałem wreszcie Sonic and the Black Knight. Wreszcie mam... No, pierwsze śmieszne od razu, świetnie. Sonic and the Black Knight. Dostałem. Przyszło do mnie wczoraj. Czyli jak wy oglądacie ten film, to... Nie wiem, to jest dzisiaj, czy nie wczoraj. No, nie wiem, co będę tłumaczył zbytnio. Powiem wam szczerze, że takich doznań nie można na emulatorze dostać. Ta gra jest według mnie świetna. Jedno co mi nie pasuje to konieczność ruchowych, ale pójdziemy sekretną wersją poziomu, bo normalnie mamy iść tam do góry, ale ja pójdę na dół. No tak. Musiałam pokazać inną wersję tej gry, tak powiem. Nie tą zwykłą, tylko tą... Halo? Tak, oni się tu mogą udusić, znaczy nie, że umrą czy coś, tylko po prostu będą cały czas bardziej niebiescy, niczym Sonic the Hedgehog. Więc tak chwilę przytrzymam tego na dole, jak widzicie, on się staje coraz bardziej niebieski. No i to już jest limit, bardziej się niebieski nie może stać i... No niby on już powinien umrzeć, ale dobra. Ale fajnie, że chociaż taka... Takie dopatrzenie jest, że człowiek na serio staje się coraz bardziej niebieski z tego powodu, że nie może już oddychać. I szczerze z takich nowszych newsów to na przykład Super Smash Brothers już praktycznie zostało ukończone na Wii U i 3DS-a. To znaczy ja coś sądzę, że jednak to jest troszeczkę zakłamane, że już się praktycznie wszystko skończyło, że już wszystko ukończyli co chcieli ukończyć, bo ja sądzę, że nadal fani będą prosili jakieś nowe postacie typu, nie wiem, Shadow z takich sonicowych postaci. Ale no cóż, no dołączył Cloud z Final Fantasy. Dołączyła Bayonetta z Bayonety. Jeszcze tam jakaś dołączyła z Fire Emblema. Kobieta, tudzież facet. Można wybrać dwie wersje. Nie wiem, czym się to różni, praktycznie niczym, nawet nie mam Wii U, więc się nawet nie wtrącam. W każdym razie na pewno jak będę miał... A jest to na pewno Super Smash Brothers Brawl i Melee. Trzeba będzie sobie kupić. Tak, bo akurat moje Wii U obsługuje GameCube, co jest bardzo mi pomocne.
bo dzięki temu będziecie mieli Let's Play z Super Mario Sunshine Live Play. Właśnie nie wiem, jak to z pomidorem zrobimy. Prawdopodobnie po prostu udostępnimy obraz, nie wiem, z kamerki na przykład i tyle. Będzie mógł sobie widzieć mój obraz na Wii U. Znaczy, ogólnie sterowanie na Wii U nie jest takie złe, ale... Na Wii U. Mhm, chciałbym. Nie jest takie złe, tylko że no właśnie... Czasami mogę... Tylko czasami może denerwować sterowanie ruchem. Na przykład mnie odczułem nadgarstek boli odruszaniem tym całym pilotem, żeby... Wiecie, mieczem ruszać w Sonic and the Black Knight. A podobno Sonic and the Secret Rings nie jest lepsze, tylko wręcz gorsze. Bo tam trzeba praktycznie... w pełni tam jest ruchowe sterowanie, więc ja już się boję. Dobra, jeszcze zostawiam. Ale tak, musimy tutaj... Kuźle. Bim. Jej. Musimy zbierać jabłka jak w Crashu Bandicoocie. Zauważyłem, że mój zwiastun kanału bardzo się przyjął, co mnie bardzo cieszy ogólnie. Może tego pan nie słuchać, ale no bardzo się cieszę w pewnym razie. Że moja praca nie poszła na marne. I tak, od razu, boss, no przecież. I musimy oczywiście uciekać. To jest bardzo proste przy tym mechu, bo nie musimy się w ogóle odwracać do niego, tylko po prostu musimy uważać na te kule, co nie jest dosyć trudne. To przyznam. I bardzo bądź co bądź mi to przypomina Ratchet & Clank 4 za jednego. Pozdro dla kumaty, bo nie będę spoilerował. Oj, zaraz to mi się w ogóle nie przyda. Chyba będę po prostu sobie szedł i nie zwracał uwagi na nic. No i dobra! Tylko jedna śmierć na początku, ale to był fajny. Wow, jaki bonus. Nice. I myk. Ha! I ogólnie ludzie prawdopodobnie jak zakończymy Kangurka K.O. i... no, jak zakończymy Kangurka K.O. na Kangurku K.O. trójce, to jeszcze mam jedną grę, którą chciałbym ogrywać podczas tej przerwy między LEGO. O, to jest plansza z zombiakami. Jeżeli te zombiaki... O, właśnie. Jeżeli ten dziwny kwas, który wylatuje z zombiaków nas dotknie, albo oni sami nas uderzą, stajemy się zombiakami. Jesteśmy wtedy bardziej podatni na... O, właśnie. O. Jesteśmy wtedy wolni, nie możemy praktycznie skakać. Jest w ogóle fajnie, że NPC-ty też mogą się zamienić w zombiaki. To jest fajne nawet do patrzenia. Ale szczerze powiedziawszy, prawdopodobnie nie wiem, zamiana w zombiaka jest według mnie chyba kuźwa, najgorsza. No nie dziewczyna. Dobra, ja cię ochronię, gościu. Cia, to jest trochę bądź co bądź obrzydliwe. To muszę przyznać, że to jest dość obrzydliwe. I na pewno, gdybym miał dzieci, to nigdy bym nie pozwolił, żeby w tą część grać, bo z innymi to jest całkiem spoko. Z innymi częściami to jest całkiem spoko, to mogę potwierdzić, ale z tą częścią to jest akurat... Dzięki, dostałem Clouda z Final Fantasy. To śmieszne było, ale dobra. Jej, jestem humanem. Tak, jesteśmy praktycznie zniszczalni z tą chmurą. I ta małpa będzie nam pomagała! Jej. Każdy lubi małpy. A już w szczególności jak pomagają.
Dobra, małpo, ty mi pomagaj, nie tutaj zajmuj się. No i ta małpa będzie nam pomagała, dopóki nie zginiemy, co jest bardzo fajne. Bo to, co widzę, nie szybko zginę. Okej, co pan to? Zostawcie moją małpę! Ale nie wiem, czy to zginięcia liczy się zamiana w zombiaka. To jest rzecz, którą jeszcze nie odkryłem. Szczerze nie chcę odkrywać. Bo ta małpa bądź co bądź... niezbyt dużo robi teraz... co się stało? Niezbyt dużo robi, ale na pewno jest pomocna. Twoim shota chyba sobie zostawimy. Dobra, małpka. Dobra, małpka. I małpa tutaj troszeczkę reaguje jak przeciwnicy w Super Mario... New Super Mario Brothers. Czyli na muzykę reaguje. W tym przypadku rockową, która jest epicka. O nie! Dobra. No serio, easy. Teraz się zacznę. No kurde, mol! Czyli zamiana w zombiaka się liczy. Znaczy... No teoretycznie to nawet samo za siebie mówisz, że w zombiaka, bo w końcu masz, to jest życie po życiu. Życie pozagrobowe. Oni trochę działają teraz jak... takie... żywe bomby. Tak trochę sprawdzam na ten czas i trochę nam to szybko leci. Okej, jakiś meteor tu, o jest. A co to się dzieje? A kosmici, moi drodzy. Jakaś, wiecie, piątka kosmitów, szóstka. Nie wiem, nie mogę teraz ich policzyć. Ale najbardziej efektywne są na nich bomby. I oni znikają po prostu. For some reasons. Nie umierają, tylko po prostu znikają. Już się nie pojawią drugi raz. To wam gwarantuję. Tylko trafiają znowu do tego meteorytu. Oh shit. W sumie, że robimy wszystko, żeby nas nie załatwili i żeby na nas nie spadł ten, nie wiem, obelisk. Obelix. Aj, you know what I did there. Jestem w pupie, jestem w pupie. Dobra. Myślę, że zginę. A to proszę. Jestem ciekaw właśnie, co na tych obeliskach jest napisane. Dobra, dawaj, 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 gości, 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 gości. Gincie, daj. I oni coraz szybciej to mają robić. Ale na szczęście ich pokonaliśmy, co jest bardzo, bardzo mi na rękę. W każdym razie ten meteor. Eichendorf. To chyba jakiś Niemiec. Jeżeli przeczytałem to imię źle, to nie dziwcie mi się, ja nie umiem mówić po niemiecku, nie mam tego akcentu. Po angielsku oczywiście, to z brytyjskim akcentem mogę jak najbardziej mówić, ale z niemieckim akcentem jakimś to nie. Jak Hitler mogę gadać, ale to... No to się chyba nie liczy zbytnio. I tak, poziom podwodny. Moje ulubione, w których mam tyle orientacji w terenie, że ja pierdzielę. Bo o ile w takich poziomach na lądzie się orientuję bardzo, w terenie gdzie co jest i tak dalej, ale w wodzie. A jakby to była jeszcze woda, wiecie, w trójwymiarowej grze, to po prostu umarł w butach. Nienawidzę wody w grach 3D. Ona jest przerażająca.
Tak, to jest na dwie postacie przygotowane. A jeżeli się dziwicie, dlaczego w takim razie nie było dwóch łodzi podwodnych na początku, to było dlatego, że przygotowane to było dla dwóch osób, że jedna będzie. Że jedna będzie pływała normalnie, bez zabezpieczenia, a druga będzie w łodzi podwodnej. Bo dwie łodzie podwodne tam to już by było zbyt OP. Dlatego właśnie uwielbiam tą grę, bo jest tyle tutaj traczków rockowych, że ja pierdzielę. Znaczy takich, które brzmią mniej więcej jak traczki rockowe. No posłuchajcie sobie na przykład tracka z Sonic Adventure 2, byle jakiego. I potem jakiegoś traczka z tej gry, też byle jakiego. To nie będzie brzmiał podobnie, ale będziecie mieli kontrast. Idziemy na dół czy w prawo? No to jest pytanie. Wyskoczyć w wodzie. Sims, kuźle. Legit. I z jakiegoś powodu rzucamy miny. Nie miny w sensie rzeczy robione twarzą, tylko miny. Chyba szczerze powiedzieć, że przydało mnie to. Kuźle. Jeszcze mam trochę czasu. Mam nadzieję, że ukończę poziom. Czas. No i druga kontynuacja już chyba. Poproszę, winda. Ja pamiętam, jak mieszkałem jeszcze w bloku, to jak długo trzeba było na windę czekać. Ja pierdziełem. A mieszkałem w 10-piętrowym bloku. Wyobrażacie sobie, ile ludzi rano może korzystać z windy? Jak się trzeba było spieszyć do szkoły? Chociaż do szkoły tak właśnie nie miałem daleko wtedy, ale to już inna kwestia. Temat na inną rozmowę to jest. Ale i tak dosyć długo się czekało. No kurde, no jak mnie zabił? To jest oszukaństwo, oni mają X-Raya, Wallhacka. Wow, to wygląda jak finałowa walka w żółw jak ninja, takim spoiler alert, ale to właśnie było, że Sprinter, nie Sprinter, tylko Leonardo bodajże, nie pamiętam już tych, ale zaraz, był Michelangelo, Leonardo, no i już dalej nie pamiętam. Pamiętam tylko Michelangelo i Leonardo. Pójdę. W każdym razie któryś z nich dzierżył jakiś super duper miecz, który mógł pokonać Shreddera. I właśnie dlatego i dzięki temu no i pokonał ten właśnie w takim epickim w epickiej scenie, że obydwoje skoczyli i to dosłownie jak z anime jakiegoś wyjęte prawie, że po prostu skoczyli razem, było tylko że niby obydwoje się przecięli mieczami, coś w tym stylu, wylądowali. Jakieś 5 sekund trzeba było czekać na to takim napięciu, że kto kogo przeciął. Upadł Shredder. No dobra, to już będzie boss. Oh shit. Ej, ja cię znam, ty w tej story występowałeś, co nie? Ja bym się kurde zezłościł, gdyby ktoś mi tak powiedział, że na przykład no byłbym podobny do tego Indiego z tej story, gdybyś mi powiedział: ej stary, ja cię znam, ty w tej story występowałeś. No i teraz on jakieś cheaty odpa... Tego nie dało się uniknąć, tego się nie dało uniknąć. To było bardzo złe. Ej, ja tak mogę w końcu. Aha. Ale ja teraz cheaty znalazłem. Ja o tym nie wiedziałem, serio.
To są cheaty. Ło, hej! No i trzecia kontynuacja za nami. Aj, ale całkiem nieźle mi idzie. Trzeci poziom, czy tam drugi to jest i... O. Ale masz długą bombę. Był trochę zboczony, ale... Ale cóż. Sytuacja tego wymagała, okej? Okay? Dodatku po drugim... Po trzecim odcinku Raymana już chyba powinniście być przygotowani na takie zboczenie. Dobra, zdechniesz w końcu? Ile razy mam ci jeszcze w ten łeb strzelić, abyś się położył wreszcie i spadł do tej lawy, żeby wiedzieć, co tam jest? Kuźle, myślałem, że striggeruje to, że on upuści tą bombę. No nareszcie! Masz ładny mózg. Boże, komuś powiedzieć, ej, masz ładny mózg. No, trzecia misja i dopiero trzecia kontynuacja. Całkiem nieźle nam idzie. Ale tak, jakoś, żeby te odcinki nie były super duper długie, to nam jeszcze zostały trzy misje raptem. Albo i dwie nawet. Jak to się... Tak. Więc na waszych oczach zapisuję grę, żeby nie było. Że ja tu jakieś... Nie wiadomo, co robię. Więc tak, ludzie. Dzięki wam za oglądanie. Zobaczymy się w następnej części. Nie będę teraz... Dokończę tej gry, w sensie następnego nagrania robił tylko po prostu ten odcinek i kiedyś sobie dokończymy to. Dzięki za oglądanie, na razie, cześć, pa pa!